Gmina Przemęt położona jest w południowo-zachodniej części Wielkopolski i stanowi jedną z trzech gmin tworzących powiat wolsztyński. Zajmuje obszar 225 km kwadratowych, który zamieszkuje ponad 14 tysięcy osób. Jest to gmina rolnicza, łącząca tradycję z nowoczesnością. Zdecydowana większość tutejszych ziem, 63,6%, wykorzystywana jest w rolnictwie. Znaczna ich część przeznaczona jest pod uprawę szparagów. Powierzchnia uprawy szparagów w gminie Przemęt zajmuje już ponad 300 hektarów. Można śmiało powiedzieć, że gmina ta uprawą szparaga stoi. Co więcej, szparagi z okolicy Moch, Solca, Kasztoru i Solca Nowego są jednymi z najlepszych w Europie. Zdecydowana ich większość jest eksportowana do Europy Zachodniej. To, co znane i doceniane za granicą, nie zawsze jednak zauważane jest u nas. Szparagi uprawiane są na tym terenie od wielu lat. Pierwsze współczesne plantacje powstały w latach 70. XX wieku. Były to jednak tylko przydomowe uprawy. Prawdziwy wysyp plantacji szparaga w gminie Przemęt nastąpił w pierwszej połowie lat 90. XX wieku. Powstała wówczas większość dziś wiodących wielohektarowych upraw. W kolejnych latach powstawały następne plantacje, które były systematycznie powiększane. Niska jakość gleby sprawiła, że uprawą szparagów zajmować zaczęło się coraz więcej osób. Mieszkańcy gminy albo inwestowali w uprawę pieczarek, albo właśnie w uprawę szparaga. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, Przemęckie Święto Szparaga poprzedzone było akcją Drzwi Otwartych, zorganizowaną przez grupę producentów szparagów z gminy Przemęt. Gospodarstwa oraz pola zostały oznakowane specjalnymi tablicami informacyjnymi. Akcja Otwarte Drzwi, która w tym roku prowadzona była już po raz trzeci z rzędu, miała na celu umożliwienie osobom zainteresowanym podpatrzenie, jak wygląda zbiór i przygotowanie szparagów do sprzedaży. Największym gospodarstwem zajmującym się uprawą szparaga na terenie gminy Przemęt jest gospodarstwo pana Roberta Skorupki. I właśnie w tym gospodarstwie dzisiaj się znajdujemy i będziemy obserwować, w jaki sposób czyści się i sortuje szparagi. W gospodarstwie uprawia się nie tylko szparagi białe, ale także zielone, jak widać. Podstawowa różnica między szparagiem białym a zielonym, taka różnica dla konsumenta, to ta, że szparaga zielonego, co ciekawe, nie trzeba obierać przed spożyciem. To bardzo ułatwia przygotowanie potraw do szparagi. Po sortowaniu, ale zanim szparagi trafią dla Państwa na stołek, trafiają jeszcze na chwilę do płotu. Zimno. Wiemy już, że szparagi są odżywcze i zdrowe. Teraz poznamy, w jaki sposób przygotować jedną z najbardziej popularnych potraw z tego warzywa. Zapraszam. I znajdujemy się w kuchni w starej chacie u Kowala w Kluczewie. Ze mną jest pani Alina i pani Małgosia z Koła Gospodyń Wiejskich w Kluczewie. Wspólnie, właściwie nie wspólnie, bo to panie pokażą, w jaki sposób przygotować dwie potrawy. Krem ze szparagów białych i krem ze szparagów zielonych. Zaczynamy od szparagów zielonych czy białych? Białych. Zaczniemy od kremu ze szparagów białych. Co jest potrzebne na początek, pani Małgosiu, aby przygotować krem z białych szparagów, oprócz oczywiście, rzecz jasna, białych szparagów? No, szparagi, masło. Mamy masło. Kostka rosołowa. Mamy. Bądź wywar może to być z rosołek nagotowany, ale wystarczy, jak jest kostka rosołowa, cukier, sól, odrobina wegety. I to wszystko? Tak. No to bardzo mało, rzeczywiście. Dobrze. Więc co robimy w pierwszej kolejności? Kroimy szparagi w małe kosteczki, tak jak tu mamy już przygotowane. No widzę, że pani się postarała i już wcześniej nakroiła szparagi. Tak, pokroiłem. I przekładamy do wody,
do gorącej wody na urządzenie, gdzie się gotuje. Dobrze, to chodźmy z tymi szparagami do wody. Jest pani Alina z drugą potrawą, tym razem krem z zielonych szparagów. Pani Alino, proszę powiedzieć, w jaki sposób przygotowuje się krem z zielonych szparagów? Czy jakoś inaczej niż z białych? Tak samo się podaje, tak jak robi się tak jak biec biały, tylko podaje się z dżankami. O, właśnie. Jest bardziej ostrzejsza może, no. Właśnie, bardzo ważna uwaga, szanowni państwo. Zupę szparagową możemy podawać z kluseczkami, to dla tych osób, które nie mają problemu z wagą, a ci, którzy chcą taką potrawę bardziej fit, mogą podawać, kosztować zupę szparagową z grzankami. To co, spróbujemy teraz, jak smakuje zupa szparagowa, zupa z zielonych szparagów. Szanowni państwo, pachnie wyśmienicie. Spróbujmy, jak smakuje zupa z zielonych szparagów. Wyśmienicie. Rewelacyjna. Naprawdę dobra. Czerwca 2019 roku w Mochach odbyło się drugie Przemęckie Święto Szparaga. Impreza, organizowana przez gminę Przemęt i Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Przemęcie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Święto rozpoczęło się od konferencji poświęconej szparagom i ich uprawie, którą zorganizowano w restauracji Stara Mleczarnia w Mochach. Tu, przez cały sezon szparagowy, można zjeść pyszne potrawy z tego warzywa. Miłośnikiem potraw ze szparagów jest wójt gminy Przemęt, Janusz Frąckowiak, który przywitał wszystkich gości obecnych na konferencji. Jeszcze raz witam wszystkich plantatorów i moi drodzy, gdyby nie wy, gdyby nie producenci szparagów, to dzisiaj by nas tutaj nie było, moi drodzy, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Wiem, że nie jest to łatwa praca, bo sam szparagi zbierałem i wiem, że to wymaga wielu wysiłku, jak i też można powiedzieć takiego działania. No nie miałem tylu hektarów, co wy macie, moi drodzy, aczkolwiek na pewno wiem, na czym polega ta praca. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję w imieniu własnym i wszystkich samorządowców gminy Przemęt za to, że możemy tu dzisiaj przybywać. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Podczas konferencji zebrani mogli wysłuchać interesujących wykładów. Wśród wykładowców był m.in. profesor dr habilitowany Mikołaj Knaflewski, najwybitniejszy w skali całego świata znawca szparagów i ich upraw. A teraz powiem państwu jeszcze jedną ciekawą rzecz. Mam troje dzieci, które bardzo szparagi lubiły, a ponieważ mieliśmy na działce, no to na działce jak się zbiera? Dwa razy w tygodniu, prawda? To ma się wszystkie kolory. Ma się i całkowicie białe, i półbiałe, półzielone, i częściowo fioletowe. I co zaobserwowałem, że dzieci wybierały te kolorowe. One nie wybierały tych zielonych, bo dzieci jeszcze mają taką nieskażoną, naturalną umiejętność rozeznania tego, co jest dobre. Tak samo jak zwierzęta. Ja na konferencji prasowej opowiadałem o kocie, który najdłużej żył 38 lat, co odpowiada mniej więcej 130 lat u człowieka. To jest w Księdze Guinnessa zanotowane i ten kot między innymi jadał szparagi. To czy można mieć lepszy dowód na zdrowotność? A czy on wybierał tylko białe? Nie, on jadł zielone szparagi, bo w Stanach białych szparagów nie ma, a to był kot amerykański. Zarówno podczas konferencji, jak i pikniku szparagowego goście mogli zobaczyć, jak obiera się szparagi oraz hermetycznie pakuje.
serdecznie w imieniu Polskiego Związku Producentów Szparaga. No, gratuluję przede wszystkim producentom tej odwagi, że postanowili podjąć się produkcji właśnie szparaga. Jest to warzywo bardzo trudne w uprawie i mieliśmy tego doświadczenie w maju, kiedy były przymrozki, kiedy temperatura w nocy spadała nam bardzo nisko, kiedy szparag był bardzo potrzebny na rynku, a go nie było. I są całe mechanizmy w Unii Europejskiej, takie jak chronione oznaczenie geograficzne, czy chronione miejsce pochodzenia, które gwarantują, że ten produkt czy wyrób pochodzi z konkretnie limitowanego obszaru i nigdzie indziej nie może się tak nazywać i właśnie w tym obszarze ma niewątpliwie lepsze albo inne odmienne cechy niż produkty z innych obszarów. Na pewno Państwo znacie, czy rogale świętomarcińskie, czy kiełbasę lisiecką z Małopolski, czy oscypka z Małopolski, czy truskawkę kaszubską z Pomorskiego. W Polsce mamy 40 takich super marek kulinarnych. Szparagi są bardzo dietetyczne. 100 gramów tego warzywa dostarcza zaledwie 22 kalorii. Mimo tak niskiej kaloryczności i zawartości aż 95% wody, szparagi są skarbnicą witamin i składników mineralnych. Coraz więcej osób przy wyborze produktów spożywczych zwraca uwagę na wartość odżywczą danego produktu. W każdej diecie codziennie zwracamy uwagę na to, ile spożywamy warzyw. Właśnie szparag będzie dobrym wyborem, jeżeli chodzi o wysoką zawartość odżywczą różnych składników mineralnych, witamin, ale nie tylko. Pomijając fakt, że jest to warzywo niskokaloryczne, dlatego chętnie wybierane przez osoby na dietach redukcyjnych, również zawiera bardzo dużą ilość białka o świetnym składzie aminokwasowym. Jest to cenna informacja chociażby dla osób, które są na dietach wegańskich czy wegetariańskich. Na stadionie w Mochach rozpoczął się piknik szparagowy. Tutaj panie z kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Przemęt zaprezentowały potrawy z tego warzywa. Ze szparagów, jak mogli przekonać się odwiedzający piknik, można zrobić naprawdę wiele potraw, nie wykluczając deserów i napojów. Podczas pikniku szparagowego były również warsztaty kulinarne zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj sobie trochę pogotujemy. Na początek zrobimy tartę szparagową. Potem będzie panna kota szparagowa z musem truskawkowym. Zaczniemy sobie teraz przygotowywanie od naszego tarty. I u nich można się zapisać. Młodzież w klasach 1 do 3, oczywiście z opiekunami. Jedz szparagi, będziesz wielka. Myślę, że znajdzie mam jedną kaszę. Serem pleśniowym. Żeby tam tata nie ucieknie, że filmuje. Krajobrazy, tak. Koty się mogą pojawić w krajobrazie, ale żeby nie były same koty.
kolejne święto szparaga w gminie Przemęt już za rok. Warto odwiedzić to miejsce i poczuć ten niesamowity smak.